Nasza przyszłość to również zagadki. Zagadki związane z różnymi przedmiotami, których przeznaczenia nie znamy. Może być to i maszynica, może być to i maszynka do ubijania, a nawet dzisiaj moglibyśmy powiedzieć taki XIX-wieczny mikser. Mamy tu i szkło kryształowe, grube, grubocięte, grubo szlifowane. Mamy tutaj drewno barwione na czerń, które miało naśladować mahoń. Mamy też elementy z kości wołowej, która pewnie miała naśladować kość słoniową. Jest to wyrób elegancki, drogi i na pewno luksusowy. A w tym czasie, kiedy ceniono życie rodzinne, kiedy zgromadzenia w domach były bardzo uroczyste, gospodyni miała możliwość zabłysnąć przed swoimi gośćmi i na ich oczach ubijała to masło.